Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Risen 2 Mroczne Wody na kanale Popykamy. Wyspa Skarbów, dzisiaj w menu. Zgarniamy od razu duszące pnącze, które nam się tutaj wala. No i ruszamy wzdłuż wybrzeża, rozglądamy się. Przecież prawie cię doszło. O, tego bym chciał. Już te oczy chyba do niczego mi się nigdy nie przydadzą. Nie wiem, czy jakieś resztki roślin jeszcze mi nie zostały w ekwipunku, z których mógłbym zrobić sobie eliksiry, pasty czy inne smary. Ale nie będę się specjalnie wycofywał, żeby to czynić. Tutaj się jeszcze trochę porozglądało, tutaj widzę topielka. Proszę państwa, proszę państwa. No. Ilu was tutaj matka miała? 3 synów? Pati, czy z ciebie jakikolwiek pożytek jest? To był błąd, topielcze. Odwrócenie się plecami do najgorszego pirata na wszystkich morzach to był wielki błąd. Ej, ale właśnie się zorientowałem, że to samo leczenie zwraca mi życie. Tak jak, w sumie nie wiem, jak zjedzenie tych całych zapasów żywnościowych. Co oznacza, że te zapasy są mi w ogóle do niczego zupełnie niepotrzebne. To ja je chyba wywalę z mojego paska skrótów. Wywalę je i zaraz, gdzie to jest? I dodam sobie na przykład to berło kapitańskie. O tu. O. I zawsze będę mógł sobie jajar... A właśnie. To dawaj go od razu. O tutaj o. Można tak zrobić? Będę miał 2 stalowobrodych w zespole. Spaczkowany mak, dobra, to za chwilę. Siemanko! Jakieś pomysły? Kto? Ja? O nie! O, wygadany gość! I o to chodzi, tak trzymać. Dawaj ten mak, skoro już go widziałem. I tak, skrzynia zna 60. Jest drobna, niewielka szansa na mapę skarbów. Dobrze by było, mógłbym się rozejrzeć. Pistolet, piracki wisiorek, no... No nie jest źle, a w ogóle to jak tam wygląda sprawa mojej biżuterii? Mam kolczyk, który daje kuloodporność i rytuały i mam amulet, który daje złodziejstwo i podłe sztuczki. A czy mogę liczyć na coś więcej? Ja tego nie potrzebuję, tego raczej też na razie nie. Piracki wisiorek, no... Broń sieczna mi daje, to jeszcze większa bomba. A nie ma takiego na przykład amuletu, który daje mi broń sieczną na plus 15? No chyba nie. Dobra, wezmę piracki wisiorek na razie. A kolczyk wojownika? No nic, niech będzie na razie kolczyk wojownika. No i trudno. Nie ma niestety mapy do skarbu, ale jest owoc maki, który już mi jest zupełnie, absolutnie do niczego niepotrzebny. Można tam iść? Nie można. No to nic, to idziemy w takim razie w tę stronę. O, tutaj jest topór, ale to ten topór to ja znam, to jest... To jest własność tego topielca, czy tam utopca, który tu mnie wcześniej atakował. Muszle, ostrygi, dziękuję za bier... Czy tu grzyb roku? Chciał się skryć? No a jak? Ciekawe, czy takie grzyby istnieją w świecie normalnym, rzeczywistym. A jeżeli tak, to jak się nazywają? Bo nigdy takich nie widziałem. Raczej wygląda ten grzyb roku jak dynia może, albo jakiś inny kabaczek typu tykwa. No ale grzyb? No dobra, tu jest tunel. No to z tego tunelu myślę, że będziemy musieli skorzystać na samym końcu, bo tam jeszcze jeden właśnie. Jeszcze jeden śmieszny krabik czeka. Jestem gotów do walki. Właściwie to nie oczekiwałem od ciebie, żebyś walczył. Ale skoro jesteś gotów... No... I dawaj teraz tego... No po co żeś się pochylił czołem do mnie? O, Patty, jak ty dobrze rozumiesz, o co to chodzi? Dlaczego wy go nie atakujecie, przepraszam bardzo? Przyjmujecie postawę do walki... z krabem... i... czekacie. Na nie wiadomo co.
co to w ogóle za nastawienie bojowe. O tu, już myślałem, że jakieś obozowisko i ktoś tu mieszka. A okazuje się, że zupełnie nikogo tutaj nie ma, ale jest drugi kufer i jest... No tym razem kufer zamknięty poważnie. Jestem na to przygotowany oczywiście i to jest szansa może na mapę skarbów? Czy to jest szansa na mapę skarbów? No nie, to jest bardzo złożony kufer, który już mi działa na nerwy. Ależ ty jesteś silny. O, ten sposób, no. Włócznia, pochodnia, krwawa Mary, totalnie bezużyteczne rzeczy. No ale jak widać już na nic nie zasługuję. Jestem bogatym piratem i wszyscy wychodzą z założenia, że nic mi się nie należy. No nie będę się kłócił w tej kwestii, właściwie mają trochę racji. Bo na jakiej podstawie niby mi się to wszystko ma należeć? Ale jeżeli mi się nic nie należy za darmo, to może na przykład ja bym zapłacił. Ja bym mógł zapłacić za mapę tej wyspy, jeżeli w ogóle istnieje taka. Mógłby tu siedzieć na przykład gnom zagubiony, rozbitek, taki gnom Crusoe, który nic by nie umiał, ale mapkę by narysowaną miał i mógłbym ją sprzedać za garść bananów albo za te zapasy żywności. Ja bym mu wszystkie zapasy żywności oddał, no bo już mi są niepotrzebne. No i ale niestety nie ma takiego gnoma. Na gnoma, jak wychodzi, też nie zasłużyłem. Świątynia? No oczywiście. A cożby innego? A przepraszam bardzo, co to za... dobra, nowy zapis. Co to za kości? Coś tu jest nie tak. Spójrz na te kości. Co tu się stało, do cholery? Słyszysz? Co? Dochodzi od strony skały. Nie podoba mi się to. Wynośmy się stąd. Dobrze. Co? A, trzy gorylki? Ty, czekaj, a czy ja gorylka mogę potraktować tego? Jeden punkt mi brakuje. Oj nie, to tak nie będzie w takim razie. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. O, ten jest dosyć uniwersalny, ale ten, koniec końców miałem jeden lepszy. O, ten. No, nie będzie żartów żadnych. Patrzcie, goryle. Widzisz? Tamten gość gadał na twoją matkę. A tam jeszcze na górze jest jeden. Ale mięciutki goryl. Zabiłeś, zabiłem, nawet się nie zamyśliłem. No ale jeszcze dwóch gorylów tu gdzieś powinno być. Dobra, jednego tam u góry widziałem. Myślę, że zanim wejdę do środka, to chyba jednak się opędzę od wszystkich. A czy tam na górę jeszcze można dokądś pójść? Niewykluczone, że można. A spróbujmy. Duchu Stalowobrodego, czy ty śmierdzisz? Bo jeżeli ty śmierdzisz, to ja nie wiem, czy ja chcę, żebyś ty towarzyszył mi. Buenos Aires, señor Gorillas! Zabiłeś, tak? Dobry chłopak. No zabiłem, a o mieczocierń do niczego mi się nie przyda już, ale dobra. A tak, znowu zapomniałem mojego pierścionka do chwały ubrać. I cały mój misterny plan... No, było już dobrze, tu... O. Cały mój misterny plan bycia pazerną świnią wziął w łeb. Ale zaraz to się wszystko zmieni. Eliksir Grog, nic, zupełnie nic ciekawego. Nic, naprawdę nic ciekawego. Pierścień mądrości, pomyślności, czy skanowności. Skanowność nie wykazała nic, ale pamiętajmy, że jeszcze jest tutaj druga półka skalna. O, to jest ta wielka pułapka stalowobrody. A właśnie, rzućmy sobie może okiem, tak z czystej kurtuazji, na te wskazówki stalowobrodego. Oczywiście nie są nam do niczego potrzebne zupełnie, no ale żeby nie było, że tam nie szanujemy go czy coś, to tak, druga strona. Paszcza ziemi jest zabójcza, przetrwają tylko ci, którzy wybiorą właściwą ścieżkę. No na razie nic mi to nie mówi. Tylko jeden grób kryje w sobie coś i... Dobrze. Pierwsza strona to ta, o której mówił Harlock, że ona nie istnieje, to chyba kłamał.
No nieważne, to w każdym razie to na razie jeszcze chyba nie. Natomiast to do klucza. Na południe od totemu, na północ od podwójnej palmy, na północ od grobu. Od klucza do szczęścia, na południe od grobu. Na południe od monolitu, co? Na zachód od Mińska, na wschód od Łunica, przez Ostróg do Zbrucza, a Zbruczem do Dniestru. Ja taką rymowankę pamiętam, ze szkoły jeszcze, podstawowej. Tak jakoś mi to weszło do głowy, że normalnie pamiętam po dziś dzień. I ona była śmieszniejsza niż to, co tu napisane. Co nie? A ty to dobrze walczysz. Jesteś silny wojownik, widzę. No dobra, skoro już mamy spokój z gorylami, to chyba wchodzimy do wnętrza. Właściwie to zastanawiam się, dlaczego, skoro już mam tego stalowobrodego ze sobą. Nie mogę go teraz zapytać o radę. Panie stalowobrody, dziennik. Dziennik stalowobrodego. Dziennik ojca! Znalazłeś go! Czyli Harlock był tu przed nami, więc... Nie jest tłustym łajdakiem. Jest kłamliwym, tłustym łajdakiem. Wiedział o pułapce i pozwoliłbyśmy w nią wpadli. Nieżywi nie potrafią kłamać. Co teraz? Zajmijmy się nim. Najpierw znajdźmy skarb. Nie, on jest niegroźny. Znajdźmy skarb. Najpierw znajdźmy skarb. No tak. Daleko zaszliśmy. Wskaż drogę. Ta małpka była w pułapce mego ojca. Żadnych kolców i głazów? On lubi małpy. Teraz wiemy już, co było na karcie z dziennika z grobu Nesira. Nie sądzę, żebym w to uwierzył. Aha, czyli czekaj, bo ja muszę łączyć fakty i przekładać je na język polski z tego pokrasznego tłumaczenia, więc pierwsza strona z dziennika, która Harlock twierdził, że nie istnieje, to tak naprawdę istnieje i właśnie on sobie ją zakosił wcześniej. Małpia pułapka. A te pięć goryli, to w tłumaczeniu polskim to była ta małpka właśnie. No dobrze, niech będzie. Niech będzie. O, w końcu mam nietoperza na jedno uderzenie. W samą porę, kiedy już do niczego mi to nie jest potrzebne. O. Co ja tu będę chodził, proszę bardzo, krwawy korzon. Nie. O, i dalej. Co następuje? Grzyb roku pominąłem? No trudno, jak pominąłem, to już nie mogę do niego wrócić. Takie jest życie poszukiwacza skarbów i grzybów roku. Tu jest w jedną stronę i tu jest w drugą stronę. Świetnie. Kolejna zagadka. Ciekawe, na której ścieżce uda nam się nie zginąć. Wiesz, kto zna drogę? Mój ojciec. Zobacz, co napisał. A może po prostu go zapytamy, co? Jakieś pomysły? Kto? Ja... Dobra, wiesz co, stalowobrody, skoro tak, to ty spływaj, jak ty nie masz nic mądrego do powiedzenia zupełnie. A poza tym, faktycznie, przecież znaleźliśmy jego dziennik. Rzućmy sobie okiem, coś on tam mógł nabazgrolić błyskotliwego. O! Nawet najdłuższa podróż kiedyś się kończy, właśnie dlatego zostawiłem mój skarb na małej wyspie na południe stąd, która wydawała mi się całkowicie nieznana. Szerokość, długość, dobra, nieczytelne. Właśnie dowiedziałem się podczas mojej największej napaści, że biegłość jest warta więcej niż złoto. No tak, to prawda. W moim przypadku chwała. Chwała jest biegłością. Biegłość jest w tym, w Warframe'ie, ale może Stalowobrody też grał w Warframe'a. Nie wspominając o mojej córce Patty, która jest tak podobna do swej matki, oby uniknęła błędów, które ja popełniłem. Czyli nic na tym temat nie ma. Dobra, właściwa ścieżka to nie, to do klucza na południe od totemu, na południe od grobu. No nic, to wiesz w takim razie co, Patty? Idziemy najpierw w prawo, potem w lewo. I co złego może się stać? Popatrz, tu jakieś kostki leżą, zupełnie nic ciekawego. Szansa na grobowego pająka, co najwyżej. Nie atakuj, o. Dobrze, tutaj czysto. O, proszę bardzo. Czekaj, czy myśmy wrócili? Tak, ja niechcący zawróciłem. To był ten grzyb roku, który ja powiedziałem, że nie mogę się po niego cofnąć. A kiedy przeglądałem ekwipunek menu, czy jak to tam by kolokwialnie nie zwać, to moja postać się nagle odwróciła plecami i przez to całkowicie straciłem orientację w terenie, ale to nic.
Dzięki temu mam teraz tutaj rudę, z której mogę sobie wydłubać kilka samorodków. I tu jest prawa strona, w którą możemy pójść. Zamiast światełko. Grzyb roku. No coś tutaj jest. Nie ukrywam. Jest łóżko. Można się kimnąć. Jest skrzynia zamknięta dosyć solidnie. Ale jestem przygotowany na to. Mam odpowiednie pierścienie. Tutaj w inwentarzu będzie o. I to się wszystko da otworzyć. Czy to będzie prosta skrzynia? No niestety, to będzie znowu oczywiście skrzynia złośliwa. O, dobra. Może nie do końca złośliwa. Taka złośliwawa. Śmieszne, no bo jest złoto. Nic ciekawego. Tutaj na stole niestety nie leżą wskazówki, więc trudno. Grzyb roku być może się jeszcze przyda. Ciekawe, czy w ogóle Harlock to jeszcze jest na moim statku, czy on już stwierdził, że został zdemaskowany i się wyniósł stamtąd. Nie chcę mi się wracać, żeby to sprawdzać. Mapy w dalszym ciągu nie mam. Ścieżka prawych. Ukończono na Morzyny. Ach, rozumiem, że to znowu taka gra słów, że prawy wybierze właściwą ścieżkę, w domyśle, że w prawo. Robi się coraz ciekawiej, prawda? Owszem, nie podoba mi się to miejsce. Ale na pewno dobrze trafiliśmy. Wykorzystajmy wskazówki i wynośmy się stąd. Spróbuj poszukać w Namorzynach. Uważaj, wciąż mam wrażenie, że coś nas obserwuje. W Namorzynach? No to pewnie kraby, diabły morskie, ewentualnie topielce bądź utopce. Ale ja ich obserwuję też bacznym okiem. O. Ty, Patty, krzycz, jakby coś nas atakowało, dobra? Bo ja się tutaj... O! Co jest? Czy ty mnie olałeś? Czy ty mnie olałeś zupełnie, człowieku, utopcze? Dzięki tobie zorientowałem się, że potrzebuję więcej chwały, ale niedobrze jest mnie tak olewać. To niedobrze na zdrowie wychodzi. Kość. Kość. Patrz, Patty, znalazłem skarb stalowo-brodego. 25 zł, eliksir, kość i kielich. Myślisz, że to jest ten skarb, czy to jest raczej skarb kogoś, kto szukał skarbu? Coś tam jest. Jest piracka bandera. No, jeżeli szukamy pirackiego skarbu, to akurat piracka bandera jest dobrym znakiem. Pływaj. No. Dawaj mi to wszystko, co tutaj jest. Rzeźba nie znalazła się tu przypadkiem. Co za ohyda. Ja nie wiem, czy to można byłoby nazwać rzeźbą. Jak dla mnie to wygląda na kij wbity w ziemię. Z czaszką osadzoną na żerdzi. Nie, przepraszam. Przepraszam, proszę ze mną nie rozmawiać. Ale to jest zaraz. To jest chyba element wskazówki stalowobrodego, w którymś tam... Na którejś stronie dziennika było coś tak napisane, że na prawo nad od mostu, na lewo od tego, to co ja mówiłem zresztą już wcześniej. O, popatrz, kajman. O. No i nie, Patty, nie podchodź mi pod ten. Co my tutaj mamy? Czy to jest mieczocierń? Nie, to jest krwawy korzeń. Też dobrze. Korona bohatera. O, to jest coś, co mógłbym bardzo łatwo przegapić. Ale dzięki mojej złodziejskiej łapce nigdy do tego nie dopuszczę. Dobra, aligatorze, dawaj zęby. Nie są mi potrzebne, ale zabiorę. No i tak, tam był aligator, więc nic ciekawego, jeżeli to są te pułapki, które zostawił stalowobrody. I takie pułapki typu właśnie, że goryl, że aligator albo coś, no to one nie są dobre. Czy rozwidlona palma brzmi znajomo? A czy ty czytałaś te notatki, co ja znalazłem, czy nawet się nie zainteresowałaś tym tematem? Bo dlaczego właściwie to ja powinienem je czytać i się domyślać, kiedy ty też chyba umiesz czytać? Umiesz czytać, synu? Nie jestem sam, jestem z tobą, ale to wcale nie zmienia mojej sytuacji. Ale żeś go dobrze strzeliła, jestem z ciebie prawie dumny. Co jest? Ale wyskoczył normalnie jak gumka z gaci.
Nie spodziewałem się. No dawaj te zęby, szybko. Już umarłeś do końca? Dobrze. To była kolejna pułapka stalowo-brodego, jak się domyślam. Dwa aligatory w moczarach. No dobra, nic nie pilnowały na szczęście. Czy stalowo-brody mógł przypuszczać, że ktoś wpadnie we wszystkie pułapki, jakie on zastawi? I nic sobie z tego nie zrobi. Skąd przyszedłem? Chyba stamtąd, więc chyba tu powinienem pójść. Powoli. Zaraz. Czy to jest ta czaszka osadzona na żerdzi? Nie, bo tu jest czarny oleander. To też jest w sumie dobra wskazówka. Jestem pewna, że to grób, o którym wspominał mój ojciec. Mówił, że szedł tędy dwa razy. Najpierw po klucz, potem po skarb. Och, mam nadzieję, że tu jest. W sensie w grobie klucz? Amulet, eliksir, 50 zł. Szedł tędy dwa razy. No dobrze, stamtąd przyszedłem. A drogi stąd rozchodzą się dwie. Jedna tu. No dobrze, skoro ostatnio wyszliśmy dobrze na pójściu w prawo, no to teraz może wyjdziemy dobrze na ponownym pójściu w prawo. O, dobrze, tędy. Czy przypadkiem ja znowu nie wracam? Nie, chyba nie. Patty, idziemy. Jeszcze tutaj jakiś kajman na pewno na nas czeka. Owoc maki. No to już są rzeczy niestety niepotrzebne dla mnie. No ale muszę to zbierać, dlatego że no, potrzebuję pozbieranych rzeczy, żeby mieć jakąś orientację w terenie, że tutaj już byłem. A jeżeli coś będzie niezebranego, to znaczy, że tutaj jeszcze nie byłem. O, w porządku. O, tam widzę już jakiś krzyżyk. Nawet dwa. Kokos. Trzy nawet. Cztery. O kurde, ale dużo krzyżyków. Udało się. Jakimś cudem wciąż żywy. A teraz zabawa w odkopywanie grobów. Rozpieszczasz mnie. I? Masz tu łopatę. Patrz na groby i ostatnią wskazówkę ojca. To musi się łączyć. Właściwa skrzynia. No dobrze, właściwa skrzynia jest właściwa, a co jest w skrzyni niewłaściwej? Muszla Ostrygi, Ramsey, Wallace, Strubings i co? Sockbart. Zaraz do tego wrócimy. Po pierwsze tak, czaszkokwiat. Po drugie, skan nie wykazał nic. Nieważne. I tam jest jeszcze jakaś wysepka. Ale skoro tutaj jest skarb w grobie, no to znaczy, że klucz jednak był po lewej stronie od tego grobu, czy tamtej całej... Nie no, grobu jednak. Nie wiem, czy nie trzeba będzie po niego wrócić. Kurczę, no. A tędy chyba nie przejdę. Mógłbym przeskoczyć. Ale mógłbym też tego nie robić. A dawaj tego... No... Dawaj tego kokosa. Coś jeszcze? Nic? Dziękuję. No dobra. Nie atakujemy. Dobrze, skoro już tu jesteśmy, to zrzućmy okiem na te groby. One też były opisane na jednej ze stron z dziennika. Dlaczego te strony są na samym końcu? Czwarta? Tak, tylko jeden grób kryje w sobie coś cennego. Zawartość jest zabójcza. Uwaga! Pierwszą stronę oddałem Nesirowi, drugą ukryłem na farandze. Trzecia strona znajduje się w ruinach. To dobrze, to nie. Paszcza ziemi jest zabójcza. To nie. A, to są te wskazówki, o których mówiłem. Na południe, na klucze od szczęścia. A dziennik? No nic. Tylko ten, który wybierze właściwy grób. Póki co nie widzę żadnej wskazówki, która mogłaby nas doprowadzić do tego, który grób jest właściwy, więc może dajmy sobie na razie z tym spokój. Tym bardziej, że to nie jest ostatnia rzecz, którą tu mamy do znalezienia. Musimy najpierw odnaleźć klucz do tych skrzyń. Dlatego trzeba się cofnąć. Mapy w dalszym ciągu nie mam.
I teraz jak się nad tym zastanawiam, to wychodzi na to, że jednak nieposiadanie tej mapy, akurat w przypadku misji, którą wykonujemy, jest chyba zabiegiem celowym. No, żeby właśnie nie poruszać się zgodnie z mapą, tylko po tych wskazówkach, które tam Starowobrody w jakikolwiek trafny bądź mniej trafny sposób nam to odrzucił. O, czaszko, kwiat, dobra. A ja już powoli zaczynam się delikatnie gubić. A jest krab. Wielki w dodatku, nawet dwa. O! O! Chodź tutaj. Jest czaszkokwiat, dawaj mój skaner od nowa. A teraz z drugiej strony odnoszę takie wrażenie, że jednak na tej wyspie skarbów powinienem się pojawić chyba dużo wcześniej. No nic. Zobaczymy. Zobaczymy, cóż to za skarb tu jest w ogóle do odkrycia. O, to też ciekawe. Jak weźmy się za to razem? Aha, bo to są dwa aligatory. Papi, nie poddawaj się! Zabieram zęby! O! Jest kufer. Myślisz, że to jest szansa na cokolwiek? 60. No to taki średnio mocno zamknięty, ale już może być kłopotliwy. Bardzo kłopotliwy. To będą pojedyncze jak nic. Chociaż nie. Na farcie, bo na farcie. Szabla pochodnia Grog. No to nie jest w dalszym ciągu kufer z kluczem. Czy klucz w ogóle będzie w kufrze, może będzie wisiał na drzewie. I tylko dzięki mojej ręce złodzieja uda się jakoś namierzyć tego kufra. Tam jakieś słupki na górze widzę. To by znaczyło, że tubylcy kiedyś tu byli. Być może tu mieszkali. Już to wie. Odkąd ten Stalowobrody się dwa razy rozchodził? Od palmy? Czy od grobu? Chyba od grobu. A czy ten grób ja już mijałem wcześniej, czy jeszcze muszę bardziej się do niego cofnąć? Nie, dobrze, tu jest grób. Więc skoro tam w prawą stronę były skarby, groby, drugie, z pułapkami, no to w lewą stronę musi być gdzieś ten klucz, tak? Lilia duchów. Co to jest? Topielec. Nie. Jakby się ten topielec mógł zdecydować, kogo on atakuje, mnie czy Patty, to nawet może mógłby przeżyć tą walkę. Nikła na to szansa jest i poza tym i tak ja bym potem wczytał. No ale jednak jakaś szansa na to by była. Co więcej, tam jest znowu topielec kolejny. Tutaj też już nic nie widzę, ale przecież po co ja mam się tutaj rozglądać? Nie, no mogę się nie rozglądać i mogę po prostu sobie wyskanować. Tam już coś widziałem, czaszkokwiat i koniczynę. To brzmi jak bezcenne rzeczy, których nie potrzebuję. Patty coś powiedziała i obecność topielca ją wytrąciła z tego. Czy ty powtórzysz, Patty, to co chciałaś powiedzieć, czy już nigdy się więcej to nie wróci, bo ja nie wiem, co jest grane. Krwawy korzeń. Chyba już nie powtórzy, już nigdy więcej, już nigdy się nie dowiemy, co chciała nam powiedzieć Patty. Może tego grzyba roku chciała zjeść? Skrzynia zamknięta, dosyć delikatnie. Czy jest w skrzyni klucz? Laleczka pochodnia rum. No nie. Nie klucz. Otóż proszę państwa. Czy jakieś wskazówki? Osłabienie wroga. No jest niestety tylko jedna odmiana laleczki wudu. No dobra, może nie. Może jest jeszcze druga. To taka, którą wykonujemy customowo, żeby kontrolować kogoś. A jest tutaj klucz. I on sobie tak po prostu tu leży. Na kamieniu. Mapa z drogą do skarbu. A w ten sposób. A no i teraz mam mapę wyspy. Tak jest. Jak to wygląda? Namorzyny. Wąwóz.
No trochę to dziwnie wygląda, ale jakoś. Chyba nic więcej tu nie ma, co? A może przecież tutaj skanem sobie rzucę. Dziwne, że te mapy sobie tak po prostu tu leżały na kamieniu. I że Stalowobrody tak po prostu je tutaj położył. Pewnie wiele lat temu. I wiatr ich nie zwiał, i małpy ich nie ukradły, i topielce ich nie widziały, i nic ich nie ruszyło. Dziwna sprawa. O, Patty, słuchaj, mamy szansę na przeczekanie burzy. Myślisz, że to jest w ogóle możliwe na tej wyspie? Aj, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ta wyspa ma skryptowo non-stop trwającą burzę. No trudno. Te marzyny... To jest chyba przy wyjściu z jaskini. Nie wiem, czy ja już tu się nie zgubiłem. I czy jeszcze nie ma jakiegoś miejsca, które pominąłem. No skaner nie wykazuje, jakoby cokolwiek tu jeszcze się znajdowało. A może to jest pomyłka taka, że im się wydaje w dalszym ciągu, że to jest wyspa sztormów. No tak, logika. Dobra, tędy już szliśmy. To jest kamień, który zdaje się też jest punktem charakterystycznym. A te groby to tu, w tę stronę, tak mi się wydaje. Dobrze mówię? Skan, nic nie widać. Skan, nic nie widać. Dobra, widzę już kija z daleka. To znaczy, że jesteśmy w domu. Tylko teraz trzeba wymyślić, który grób właściwie jest grobem właściwym. Który grób właściwie jest właściwy? Są cztery skarby. Patty, czy my się konsultujemy? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Co masz na myśli? Dostałeś podpowiedź i łopatę. Kop! Nie rozumiem zagadki. Zła odpowiedź. Ty zawsze rozumiesz zagadki. To ostatnia podpowiedź. Nie możesz odpaść na ostatniej odpowiedzi. Spójrz jeszcze raz. Spójrz na groby. No pomyśl! To jest twoja rada? Coś tutaj widziałem? Nie chyba. Co? Ramsey? Wallace? Stubbings? I Sockbart? No dobrze, to w takim razie może spróbujmy jednak rozwiązać tą zagadkę, nie będziemy w ciemno walić. Moglibyśmy tak zrobić. I niewykluczone, że koniec końców tak to się skończy. Ale może by się udało jednak rozwiązać. Dobra, to już wiem. Do klucza, od klucza do szczęścia. Dobra, to wiem. Paszcza ziemi jest zabójcza, to też już chyba ogarnąłem. Tylko jeden grób kryje w sobie coś cennego. Zawartość pozostałych jest zabójcza. No nic mi to nie mówi zupełnie. Ten ma w sobie klatkę piersiową, kości, ten ma w sobie grzybki, powiedzmy, no charakterne, ten ma też czaszkę. A ten ma butelkę. Coś czuję, że skoro Stalowobrody pijakiem był, to może chodzi właśnie o ten grób z butelką, który jest jedyny cenny, a reszta to tam do tego. Więc spróbujmy sobie odkopać może ten grób. I jeżeli dobrze to rozkminiam, no to w takim razie Stalowobrody jednak prostakiem był. A jeżeli źle to rozkminiam, to w takim razie nie mam pojęcia, jak inaczej mógłbym to rozkminić. No. Co my tu mamy? Mapa do drogu Ramseya. A właśnie, to dobra, to ja mam jeszcze inny pomysł. Może wykopiemy wszystkie te groby i tak czy inaczej, skoro jest chwała za sam fakt wykopywania ich. Więc wykopiemy je wszystkie. Zyskamy sobie tam 400 z groszami punktów chwały. Chyba, że na przykład przy wyciąganiu tego grobu ja tak naprawdę złapię jakąś marę za kolczyk i ją wyciągnę z tej ziemi, a ona wściekła będzie i mi zasadzi kopniaka w dziąsło. No. O, ciężkie. Mapa do grobu Wallace'a? Nie, normalnie można wyciągnąć, bez problemu. 4 kuferki. To jest bliźniaczy quest w takim razie jak w poprzedniej części Risen, gdzie też trzeba było tych kuferków kilka wykopać. I właściwie wtedy też Stalowobrody w identyczny sposób zagrał, że w jednym kufrze tylko jest skarb, a w reszcie kufrzów jest śmierć. Tylko że wtedy jakoś napisał cokolwiek w dzienniku swoim na ten temat. Co my tu mamy?
jak się, że można się było domyślić, który jest który. Ja teraz nic nie napisał, po prostu, że tylko jeden kufer jest cenny, reszta kufrów jest śmiertelna. No i interpretacja tego wszystkiego jest tak luźna, że można byłoby tak naprawdę wszystko powiedzieć na ten temat. No ale przyjmijmy roboczo, że co? Grzyby mogą być trujące. Oczywiście w moim przypadku to zupełnie nieprawda, bo ja zjadam wszystkie grzyby, jakie znajdę. No ale w przypadku normalnych ludzi to jest dosyć prawdopodobne, że jednak grzyb to w większości przypadków jednak jest trujący, a przynajmniej niejadalny. Co poza tym? Klatka to też jest symbol raczej nieszczęśliwego losu, to samo zresztą jest z czaszką. No a jedynie butelka dobrym omenem by była. Czy się mylę? Otóż nie, butelka niestety nie jest dobrym omenem. No jak sapera się myli, nie? No, skoro tak, to może inna jakaś wskazówka jest. Popatrzmy, na przykład to jest jedyny grób, który ma przekrzywioną deskę. Może tutaj jest w takim razie... A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. No dobrze, to może jednak te grzyby są jadalne i wszystko będzie w porządku. Tak jest! Nie mam pojęcia dlaczego akurat ten. No dobra, zobaczmy. Rodowe dziedzictwo, bardzo stara pamiątka rodzinna Stalowobrodego. Okej. Niewielki pierścień z wyrytym na nim imieniem Greg. Pierścień zaręczynowy. O! Rubiny, szafiry, złoto, maska królewska, mapa wyspy skarbów i piracki almanach. Premia do chwały plus 10%. Naprawdę? Naprawdę piracki almanach dający premię do chwały plus 10% znajduje na samym końcu gry? To jest genialne deweloperskie posunięcie. Zabieram wszystko. Widzisz, Patty, tylko dwa razy wybuchłem. Zobaczmy. Co tam jest? Mnóstwo złota, kamień szlachetny i... tak, trochę biżuterii. Biżuteria? Tego szukam. Daj mi ją. Reszta jest twoja. Dziękuję. Nie wiem, po co mi ta mapa Wyspy Skarbów z tego kufra, skoro taką mapę już dostałem nawet w 4 sztukach. Ale dobra, załatwione. Zrobione. Masz. Weź biżuterię. Jest tutaj. Miałam rację. Wiedziałam. Mówił, że go sprzedał. Ale wiedziałam. Pierścionek zaręczynowy mojej matki. Tylko to mi po niej zostało. I... I? Myślałam... O czym? Nie, nieważne. No powiedz. To nic, naprawdę. No weź, to powiedz, ja ci wszystko mówię. Powiedz. Zapomnij. Co? Że dobrze nam razem. Dobrze? Pomogłeś mi, doceniam to. Byłeś przy mnie, kiedy wszyscy zniknęli, gdy zniknął mój ojciec. Mogę coś zrobić? Już dużo zrobiłeś. Mogę więcej. A, wiem, nie możesz. Nie? Jestem wdzięczna, nie zdesperowana. Patty, czy ty mi się właśnie oświadczyłaś pierścionkiem zaręczynowym swojej matki? Zaraz tu zawołam twojego ojca i zrobimy normalnie wesele. Jak mi idzie? Wiesz, co o tobie myślę. Że jestem wspaniały? Dobra, jesteś wspaniały. A teraz naprzód. No, czyli twoje zdanie o mnie nie zmieniło się od początku tej wędrówki. Dobre. Co więcej tu możemy dostać, Patty? Wąwóz. No, była tam jeszcze jedna ścieżka, z której mogłem skorzystać, ale chyba nie ma potrzeby tego robić. Wracamy na statek. Czas podpiec kucharza. Tak właśnie chciałem powiedzieć. A on uciekł, w sensie. Jak myślisz, gdzie poszedł Harlock? Na pewno nie wąwozem. Zauważylibyśmy go. Raczej niełatwo mu się ukryć. Myślę, że najprędzej złapiemy go na plaży. No to ty. Świetnie. Dawaj, łapiemy go w takim razie. Skoro on uciekł, to w takim razie nie wracam już. O, nie wracam już pod pokład. Rozejrzyjmy się. Tam z lewej strony, z tego co pamiętam, było małe obozowisko. I jakbym był kucharzem zagubionym na plaży, to właśnie tam bym siedział. Czy myślimy tak samo? Harlock? No. Zapiszę sobie grę, bo nie wiadomo, co on ma do powiedzenia śmiesznego. A może on się zaminował i wysadzi się w powietrze? A na to też już mam sposoby. No kurwa, nie wierzę. Znowu ty? Nie powinno cię tu być! Co ty powiedziałeś? Czemu nie powiedziałeś nam o tych pułapkach? Wyleciało mi z głowy. No wiesz, my piraci. Za dużo rumu, za dużo uderzeń w głowę podczas bujek.
Pomyślałem, że mogłeś mieć jakiś paskudny wypadek. To znak, że nie wszystko idzie po twojej myśli. Co teraz? Nie wiem, może zabiję cię za to, co zrobiłeś. Mógłbym odpłynąć i zostawić cię tutaj, byś zgnił. A mógłbym tak zrobić. Mógłbym odpłynąć i zostawić cię tutaj, byś zgnił. Porzucony na wyspie skarbów. Co ty na to? Raz już wydostałem się z wyspy. Mogę to powtórzyć. Oczywiście. Powodzenia. Wiedziałam, że jest straszny, kiedy tylko go zobaczyłam. O wszystkich tak mówisz. I zawsze mam rację. No popatrz, a myśmy się tak lubili jeszcze w wulkanicznej twierdzy, jak czarodziejem byłem, pamiętasz? Wciąż tu jesteś? Mów... Pamiętasz, jakie to były fajne czasy? I po co żeś mnie zdradzał? Po co ci to było? No dobra, rzućmy teraz okiem na nasz dziennik. Zostały nam dwie bronie, miecz króla i wicher. Wicher mógłbym przekuć, bo mam z czego. Miecz króla nie mógłbym przekuć, bo nie mam z czego. A jedyne, co zostało, to... ta wycieczka do świątyni wody. Wiesz co, Patty? Co teraz? No właśnie. Co teraz? Nie ma sensu przesiadywać w tej dziurze. Mamy to, po co przyszliśmy. Powiedz, kiedy mamy iść. Dobra, wytyczymy sobie nowy kurs. Takie... Na razie wytyczymy sobie nowy kurs na Antigue. Czy dobrze rozkminiam, czy na Antigue? No właściwie to średnio rozkminiam, ale na Antigue też, dlatego że... Pogadamy sobie z admirałem jeszcze po raz ostatni. Może. No, może on coś tam ma do powiedzenia. No i myślę, że potem trzeba będzie... Aha, no wykujemy sobie ten miecz, który mamy do wykucia. Myślę, że sprzedamy wszystko, co tylko trzymam w kieszeni. Zobaczymy, ile gotówki uda się zebrać. No a potem ruszamy na świątynię wody. Brakuje mi rękojeści miecza królewskiego. No nie wiem, skąd bym miał niby ją wziąć. Wicher mogę sobie wykuść. O, to w ogóle nie rozumiem. Tu mam znowu rękojeść tego miecza, którą mam chyba. Którego już, w sensie, którego kiedyś już zrobiłem. No dobra, trzech takich mogę sobie zrobić. Nie teraz, chłop. Wilson, nie teraz. No to nie teraz. Zrobimy sobie zrzut sprzętu. On chyba nas słyszy. Na przykład u tego gościa, co? Co tak hałasuje? No i uważaj teraz. Dobra, na razie tyle, bo jeszcze sobie właśnie przypomniałem, że przecież muszę te eliksiry zrobić, a nie chciałbym przypadkiem sprzedać sobie składników na te eliksiry. No ale udało się zebrać 25 tysięcy złotych. Chyba masz rację. I to nie jest ten... To nie jest byle co. Jeszcze potem sobie popłyniemy na przykład na Zatokę Marakajów albo jakieś inne wybrzeże Ostrzy. Tam sobie dokończymy... Aha, tak, ten śpi. Tam sobie dokończymy kwestię z eliksirami, dokończymy sobie kwestię z innymi rzeczami. Co to było? Patrz, okradam cię. Chodź. Już cię tu nie widzę. No. Jesteś ostatnią nadzieją. Aha. Czyli to tak. No dobra. Skoro tak, to wracam na statek. Wytyczamy nowy kurs na... A niech będzie Wybrzeże Ostrzy. Niech będzie Wybrzeże Ostrzy, tam na pewno jest kocioł. Mógłbym jeszcze w sumie spróbować zrobić sobie jajca z tego Sebastiana, któremu na samym początku gry ukradłem skuter typu okręt. I zobaczmy, czy on ma mi to za złe? Aha, no tak, może po nie w czasie trochę, ale zrobię sobie zapis. No wszelki wypadek. A wy nic nie macie mi za złe. Udało ci się. Ty też nie masz mi za złe. Okrętu już nie macie, no jakżeż mi przykro. Strażnik. No i co, jak się pilnuje? Niczego nie do... Wyście się nawet nie zorientowali, że ja wam okręt ukradłem. To co z was za... piraci, Cooper? Co masz do sprzedania? No nie wydaje mi się, żebyś miał cokolwiek interesującego. No właśnie. Także już nic nie mówię z tobą. Idę sobie jeszcze zażartować z tamtym gościem. Na przykład z Rockfortem. Ty? Rockford? A nie, Arkazar. Ty przeklęty. Cisza. Naprawdę chciałbym... Idź. Precz z moich oczu. No przecież... Uważaj, się... chłopcze. Nic się nie stało. Popatrz, gdzie twój gruby zwierzchnik? O, jest tutaj, widzisz? Dzień dobry. Masz tupet! Pokazując się tu. Nie miałem wyjścia. Potrzebowałem statku.
A gdyby to zależało od Alcazara, spędziłbyś resztę życia w kazamatach. Ale to nie zależy od niego, tylko od ciebie. Nie ma już odwrotu. Moi chłopcy w końcu docenili powagę sytuacji. Są lepiej zmotywowani, to pewne. To chyba dobrze. Nie bądź taki czupurny, młodzieńcze. Zgoda. Zawsze mogę później przekazać cię Alcazarowi. Nie przeszkadza. Czy on mi naprawdę wybaczył zarąbanie jego statku? Co za gość. Ja bym na jego miejscu to rozkazał strzelać bez... na pierwszy rzut oka tylko, od razu. No a ten mówi, że nie bądź szupurny, wszystko jest w porządku, dobre chłopaki. Łapa pantery. Aha, nie mam łapy pantery i nie mam bystrości. Dobra, bystrość ślepia to mogę sobie nie mieć. Nie mam też czaszki małpy. Za to tu mam wszystko, czyli potrzebuję tak, potrzebuję dwóch czaszek małpy i potrzebuję dwóch łap pantery. Czy ty tym handlujesz? Trochę tak, trochę nie. Dobra, tamta druga jeszcze, ta badura cała miała chyba taki zestaw. Czaszki małpy i łapy pantery. No łap pantery, już nie ma więcej panter chyba w tych terenach. Ucho, kość, oko, pióro. No nie, nie ma. Serce jaguara jest co najwyżej. Łapa pantery. Ja wszystkie pantery wybiłem. Aha, dobra. Może być, że ci drudzy tubylcy jeszcze to mają. No to jeszcze mamy chwilkę czasu w tym odcinku, no to sobie przejedziemy do tych drugich tubylców. Oni są, jakby ich określić, bardziej late game'owymi tubylcami, więc może mają takie rzadkie rzeczy. Nie, tak chciałem zrobić, nie gniewajcie się. Obóz Marakajów, o! Który tu handlarzem był, ty? Pokaż towar. Czaszka małpy, są dwie, to wezmę. Ale łapa pantery to rzadkość. A poza tym to, czy coś nowego tutaj ci przyszło? Nie, nic nowego ci raczej nie przyszło. Ale był jeszcze tam jeden taki chłopek. Może to ty? Nie, to nie ty. Z którymś tu można było handlować. Dajki nie. Myśliwy nie. Koraka otwarte oczy nie. On tam chyba stał... na tej całej... A tu może... Nie. On tu chyba stał przy tych ołtarzach kiedyś. A stoi. Dobra, jest. Ty. Łapa pantery. Czy jest? Nie ma. Nie macie nic. No nic. Skoro nie macie nic, to nic. Niewykluczone, że jakieś pantery gdzieś tam kiedyś się dorespiły. Ale na pewno wszystkie pantery, które pokonałem... Wszystkim panterom, które pokonałem, zabrałem ich łapy. Pęcherze! Dobra. Dobra, to sobie mogę zrobić, to już mi się nie przyda. Teraz mogę sobie to wszystko wypić. I zjeść te resztę rzeczy, które akurat mi zostały. Gdzie to jest? No, grobowy korzeń. No, mieczociernie, niestety nie mam łap pantery. To mogę zjeść. I sok głupców razy dwa, który niestety nie posiada ikonki żadnej. No ale chyba, no jak nie posiada, to nie. Dobrze, że jak go piję, to w ogóle mi się gra nie buguje, bo tak też mogłoby być. Gdzie jest ta handlarka tutejsza? O, pokaż mi towary, a raczej zabieraj ode mnie towary. No i cyk, 60 tysięcy złotych. Fenomenalnie. Spadamy. Wobec tego myślę, że można wrócić na statek. O. I też prawdopodobnie na tym statku zakończymy sobie ten odcinek. Jeżeli dobrze szacuję, to odcinek następny może być odcinkiem ostatnim albo odcinkiem przedostatnim. Nie wiem, jak długa będzie ta misja walki z Marą. No więc do zobaczenia w dniu jutrzejszym, w kolejnym odcinku z cyklu Risen 2 Mroczne Wody. Zapraszam serdecznie do zostawiania komentarzy i czynienia innych aktywności okołokanałowych. Cześć i do zobaczenia!